dzisiaj. Ej, wyobrażasz sobie takie nagranie pod jedną marynarką i będziemy gadać, co? Zakryci. No. Wiesz, po prostu zgarniemy tego TikToka. Tak. Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku Jędrek Taranek, witaj. Witam, dzień dobry, witam wszystkich widzów. Jesteś aktorem, ale także TikTokerem, mogę cię tak nazywać? Jasne, zupełnie się nie obrażam, bo to jest ważna część mojego życia od pewnego czasu. Młodsze pokolenie bardziej ciebie kojarzą z roli w filmie czy z TikToka? Bardzo wielu widzów na TikToku są fanami serialu Ojciec Mateusz. I okazuje się też, że właściwie ci widzowie starsi i młodsi są właśnie w tej aplikacji. Co zaskoczyło mnie, bo myślałem, że właśnie Ojciec Mateusz jest takich starszych już widzów, ale przez to, że ci młodzi widzowie urodzili się, jak już był Ojciec Mateusz, już leciał w telewizji, bo to jest 14 rok tego serialu. Żyjemy, więc z nim dorastają. No właśnie, więc jakby on jest nieodłączną częścią i można powiedzieć, że to jest już serial kultowy, kultowa postać Ojca Mateusza, bo bardzo często w tych komentarzach pod filmami pojawia się Ojciec Mateusz, pozdrów Ojca Mateusza, Paruzel, co tam. Ciekawostka, pokażę wam dzisiaj, jak wygląda plan filmowy. Nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z wolnego krzesła. My też mamy konto na TikToku, a działamy od bardzo niedawna, więc jakby wchodzimy małymi kroczkami, ale nigdy nie wiesz, co zaskoczy. Wrzuciłam króciutki wywiad z chłopcem, który zagrał w filmie Fucking Borholm. To taki siedmiolatek i ja mu mówię... Twoi znajomi ze szkoły wiedzą, że grasz w filmie? Ja chodzę do przedszkola. A do przedszkola? Ile masz lat, kochanie? 7. Tak słodko, ja 7 lat, kochanie, coś tam, i wiesz, i nagle to zajawiło, że ma tam 400 tysięcy wejść, czy coś takiego. Ja w ogóle w szoku. Czuję się trochę jak taki, wiesz, tam dinozaur trochę. Na początku jakiś pojawił się taki mały hejt na TikToka, że to tylko młodzi i że to tam dzieciaki, nie warto tam wchodzić. A tu proszę my. No właśnie, a na dzieciaki ja nie wyglądam. Myślę, że wystarczy być autentycznym, no i mieć coś fajnego do pokazania. Pora zaprosić was na mojego TikToka i na TikToka OK TV. Koniecznie wejdźcie na nasze profile, zostawcie tam coś dla nas, komentarz jakiś, czy coś więcej. A obiecujemy, że będziemy się starać robić jak najfajniejsze rzeczy. Uwaga, robię TikTokowe przekazanie. To tak się robi TikTok? Okej. Okay.